Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem też kilka pytań zadać. W świetle tych ograniczeń i niekorzystnych rozwiązań, które zostały przyjęte, mam pytanie do pana ministra, czy obecnie jakiś program dotyczący rozwoju grup w resorcie istnieje? Jeśli tak, to jaki program, czy jaki plan miał resort w zakresie rozwoju tych grup? Jaki to będzie miało właśnie wpływ na to rozwiązanie, to rozporządzenie, na dalsze jakby funkcjonowanie tego programu? To samo w strategii rozwoju rolnictwa, która została w kwietniu przyjęta, tam były pewne działania dotyczące grup producentów też, jaki to będzie miało wpływ na tą strategię. W kontekście tego to jeszcze raz chciałbym, żeby pan minister się odniósł do wypowiedzi pana komisarza Ciolosa, który stwierdził, że w Polsce już nie ma co rozwijać grup organizacji producentów, tylko zapisywać członków do istniejących. Jaki jest pana do tego stosunek? I nie wiem, czy pan tutaj odpowie, panie ministrze, bo sprawa, mówił o tym pan przewodniczący Sawicki, że rozporządzenie nie jest zgodne ze strategią Europa 2020 gospodarczą, a także z przyszłą reformą wspólnej polityki rolnej. Na czym ta niezgodność mogłaby polegać? Jeśli pan by mógł na to odpowiedzieć, jeśli nie, to proszę na piśmie.